Witajcie. Gdy zakochana para dowiaduje się, że wkrótce będzie mieć dziecko, partnerów dosięgają niesamowite emocje, niczym wodospad szczęścia. Przez 9 miesięcy będą myśleć o dziecku i marzyć o jego przyszłości. Większość rodziców odrzuca jednak od siebie myśl, że dziecko może mieć jakieś problemy zdrowotne. Nic dziwnego, to zbyt straszne, by sobie to wyobrażać. Szczęśliwe małżeństwo z Australii, Kate i Delvin Ock, mieszka razem od wielu lat. Jedyne, co im doskwierało, to brak dzieci. Wiele razy się o nie starali, ale bez skutku. Wyobraźcie więc sobie ich szczęście, gdy lekarze powiedzieli, że Kate prawdopodobnie urodzi bliźniaki. Małżonkowie byli dosłownie w siódmym niebie. Poród rozpoczął się jednak w 26. tygodniu ciąży, czyli aż 14 tygodni przed terminem. Kate i David udali się razem do szpitala. Mąż postanowił wesprzeć kobietę w kluczowym momencie jej i ich wspólnego życia. Poród minął dość szybko, a lekarze poinformowali parę, że na świat przyszedł chłopiec i dziewczynka. Mężczyzna trzymał żonę za rękę i uśmiechał się radośnie. Po 20 minutach oboje zaczęli rozumieć, że dzieje się jednak coś złego. Cała grupa lekarzy stanęła przy stole, na którym leżał chłopiec. Co dziwne, nie dochodził stamtąd żaden dźwięk. Po chwili jeden z lekarzy podszedł do rodziców. Zapytał, jak zamierzają nazwać swojego syna. Jamie, odpowiedziała kobieta. Wtedy lekarz wyjaśnił, że Jamiego niestety nie udało się uratować. Kate poprosiła wtedy, by położyli synka na jej piersi. Chciała się z nim pożegnać. Powiedziała też do męża, by ten zdjął koszulkę i położył się obok. Maluch miał poczuć ciepło obojga rodziców. Gładzili jego główkę, małe rączki i mówili do niego: wróć do rodziców. Trwało to około pół godziny. Lekarze opuścili w tym czasie salę. Nagle Kate poczuła, że jej syn zaczął oddychać. Kilka sekund później mała rączka chwyciła palec ojca. Dziecko cudownie ożyło. David pobiegł do lekarzy. Specjaliści nie od razu mu uwierzyli. Cud okazał się jednak rzeczywistością. Wszyscy byli w szoku. Kate czytała kiedyś o niesamowitej metodzie pielęgnacji wcześniaków kangura, która ma na celu zwiększenie fizycznego kontaktu mamy i dziecka. Podczas takiego seansu młode leżą na klatce piersiowej matki od godziny nawet do kilku godzin. Pozwala im to przyzwyczaić się do otoczenia i nabrać prawidłowej wagi. Kate dowiedziała się wtedy o niesamowitych rezultatach tej metody. Szczęśliwa kobieta wierzy dziś, że to właśnie ta metoda pomogła im ożywić syna. Razem z mężem są pewni, że Jamie poczuł ciepło rodziców, bicie ich kochających serc i dlatego postanowili do nich wrócić. Teraz chłopiec i jego siostra bliźniaczka Emily mają już 5 lat. Bardzo kochają swojego młodszego brata Charlie'ego. Kolejnym niesamowitym cudem w rodzinie Ogów jest to, że chłopiec, który został uznany za zmarłego już przy urodzeniu, nie zachorował ani razu w ciągu 5 lat swojego życia. Rodzina, która otrzymała prawdziwy dar od losu, zajmuje się teraz działalnością charytatywną. Prowadzi społeczność internetową, która zbiera pieniądze na opiekę nad wcześniakami i chorymi dziećmi. Mówią, że miłość macierzyńska może zdziałać cuda. Kochajcie swoje dzieci chore i zdrowe. Zawsze wierzcie w ich szczęśliwą przyszłość, a to na pewno nadejdzie. Niesamowita historia, prawda? Dzięki takim zdarzeniom naprawdę chce się wierzyć w cuda. Jeśli podobała Wam się ta historia, polubcie i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!